15 lipca i zwykle występuję przed Państwem w bardziej oficjalnym stroju. Dziś, wybaczcie, ale trochę bardziej urlopowo, bo przebywam nad Bałtykiem i łapię ryby. Łapię ryby, ponieważ to jest bardzo dobry sposób spędzania czasu, który także Wam polecam. No ale się nagromadziło dużo nowych zdarzeń i o nich właśnie Państwu opowiem. Wybory prezydenckie, niedziela, wielkie napięcie. Według sondaży Exit Poll tylko 0,8% różniło Andrzeja Dudę od Rafała Trzaskowskiego. Byłem tym, przyznam, mocno zaskoczony. Ostatecznie ta przewaga Andrzeja Dudy wzrosła i jest wystarczająca, 51 z kawałkiem do 49. Dziwi rozkład poparcia, bo okazuje się, że w większości województw poprzez duże miasta zwyciężył Rafał Trzaskowski. W 10 województwach Trzaskowski, w 6 Andrzej Duda. Na szczęście Polska głosowała na Andrzeja Dudę. Polska prawdziwa, Polska lokalna. Głosowała na Andrzeja Dudę, aż 83% rolników głosowało na Andrzeja Dudę. No, w reakcji na takie głosowanie Wilanówek i Warsiawka ogłosiły bojkot polskich produktów rolnych. Będą kupować hiszpańskie, izraelskie, niemieckie, nie będą kupować polskich, ani kupujcie. Pani pisarka z zawodu, Manuela Gretkowska, ogłosiła, że sprzedaje swój dom i wyjeżdża z Polski. Szybciutko, żebyśmy cię już tu długo nie musieli wąchać. Szybciutko wyjeżdżaj. A w ślad za tobą, pani Gretkowska, niech podążą ci inni zdegustowani polskim duchem, polskim nastrojem, polskimi wyborami. Może pani Janda, bo tak nie wiem, czy uniesie na głowie to, co jej robią codziennie na głowę. Pani Janda z panem Kondratem i całą resztą, proszę bardzo, wyjeżdżajcie. Nie, my nie będziemy ubości duchowo, wręcz przeciwnie. Zaciążymy na duchu, kiedy wy wyjedziecie i przestaniecie psuć nam kulturę. Pani reżyserowa Holandowa też się chce wynosić. A hajda, wynoś się rzeczywiście. Będzie bardzo miło, mile. W ogóle proponowałbym, żeby cały celebrycki światek, niezbyt liczny, niezbyt mądry, wyniósł się z Polski. Jak wam tutaj śmierdzimy, to się wynoście. Proste, jasne rozwiązanie, od którego nie potrzeba szukać wyjątków. Jeżeli panu wojewódzkiemu też się nie podoba, no to też dziękujemy. I tak dalej, i tak dalej. To można ciągnąć. Ja odnotowałem bardzo dobry i ciekawy fakt, a mianowicie odejście Adama Pieczyńskiego i jego Justyny Pochankę z TVN-u. To być może zwiastuje jakąś zmianę w nastroju tej stacji, a na pewno oznacza odejście politruka i oficera politycznego z TVN-u, jakim był Adam Pieczyński, działający z drugiego szeregu politruk TVN-u, a przy okazji odeszła prezenterka Pochankę, córka Renaty Pochankę, skazanej w procesie FOZ-u. Także to wszystko tak jakoś się zazębia i zakreszcza. Dowiedzieliśmy się także, że jej ekscelencja pani Georgette Mosbacher usiłuje, jak Katarzyna Wielka, mieszać w polskiej polityce. Pani Georgette, ja wiem, że pani ma bardzo wypielęgnowane paznokcie i paluszki, ale niechże pani je trzyma w swoim gabinecie, bo polskie drzwi mogą je przyczasnąć i nie będą już takie łatwe i ładne i się potrzaskają. Po co? Pani Georgette, ja wiem, że pani dużo czasu spędza w salonach piękności.
Ale w salonach piękności nie ma dobrych analiz politycznych. Więc może by pani udała się w jakieś miejsce, gdzie rezydują ludzie rozsądni i normalni i oni by pani wytłumaczyli, w jakim kraju pani jest ambasadorem, jakie są pani kompetencje i czym może się skończyć takie zachowanie, jakie pani teraz prezentuje. Wtedy, cóż, pojawią się nowe zmarszczki, a jak wiem, to jest wielkie zmartwienie dla pani i jej ekscelencji. Więc chcąc uniknąć nowych zmarszczek, proponuję pani Georgette Mosbacher, żeby nie zajmowała się polskimi sprawami wewnętrznymi i wreszcie wyplątała się z dziwnych związków z telewizją TVN, której broni jak niepodległości i swojej piękności. Pani Georgette, musi pani wybrać albo salony piękności, albo wielka polityka. Jedno i drugie nie chodzi ze sobą w parze. Teraz opowiem państwu kilka rzeczy, które zdarzyły się w tym tygodniu i nie są związane z wyborami. Ale zanim jeszcze, to zacytuję państwu profesora Tadeusza Gadacza. No, taki profesorek jak profesorek. Coś tam napisał. Paru kolegów coś tam o nim wie. Co pan profesor Gadacz na wynik wyborów? Pan profesor Gadacz na wynik wyborów, tak jak wszyscy spieszeni profesorowie, powiedział tyle. To nie jest mój prezydent, to nie jest moja Polska. Skończyło się jak zwykle. Polska rozbita. Polskę urządził nam Kurski i wiejskie buraki. Udaje się na emigrację, na razie wewnętrzną. Nie chce żyć w przaśnym, chamskim, nienawistnym kraju. Panie Gadacz, pan nie udawaj się na emigrację wewnętrzną, bo nadal będziesz pan nam tutaj konsumował powietrze. Pan się udaj na emigrację prawdziwą, a najlepiej na Krym. Tam będzie panu dobrze. Nie będzie przaśnego, chamskiego, buraczanego kraju i tam gospodin Putin wytłumaczy panu wszystkie meandry ludzkiej duszy. Panie Gadacz, żegnamy. Nie na emigrację wewnętrzną, tylko w ogóle. Sprzedaj pan swoją chałupę, czy co tam pan masz, i na emigrację. Razem z całą rzeką, jak mam nadzieję, celebrysiów. No na razie oni się tak nie kwapią za bardzo do wykonywania swoich przedwyborczych zapowiedzi i jakoś siedzą w kraju. Dlaczego? Podejrzewam, że ma na taką postawę wpływ pewien czynnik. Otóż przekroczywszy bramy Okęcia i wyleciwszy w jakikolwiek kierunek świata, nasze celebrysie stają się celeburkami. Nikt ich nie zna. Pies z kulawą nogą się nimi nie interesuje. Na czym oni będą zarabiać? Jakaż to kolorowa prasa będzie pisała o ich rozwodach, małżeństwach i innych głupawych zdarzeniach z życia. Nikt się nimi nie interesuje. Ale tu im śmierdzi. No to jak wam śmierdzi, to idźcie tam i zbierajcie szparagi albo na zmywak do Londynu, albo gdzie tam was będą chcieli, bo nie wiem, czy w ogóle was będą gdzieś chcieli. Banda nieudacznych poststaliniątek. Tak bym to określił. Tak więc w Warszawie trwa akcja nie kupuję polskich warzyw i owoców. A nie kupujcie. Mięsa też nie kupujcie. W ogóle nic nie kupujcie. Jedzcie powietrze. Nienasycone CO2 oczywiście. Ponad połowa wyborców Konfederacji głosowała na Rafała... Znaczy, przepraszam, prawie połowa wyborców Konfederacji głosowała na Rafała Trzaskowskiego. No to teraz państwo rozumiecie moje zastrzeżenia wiele tygodni temu, kiedy ostrzegałem, że to może mieć dziwny wpływ. I miało. Połowa. Połowa tych ludzi nie za bardzo nadaje się na to, żeby nazywać ich patriotami. Tak myślę. Pani Colette Avidal, szefowa organizacji ocalałych z Holokaustu, wygłosiła takie oto stanowisko. Proponujemy stworzenie amerykańsko-izraelsko-międzynarodowej komisji, do której doprosimy także polskich ekspertów. Dobrze, no niech sobie tworzą komisję, jakie chcą. Tylko po co oni tą komisję chcą stworzyć? Ano po to, uwaga, tu też znowu pani Colette Avidal mówi, po to, aby rozpocząć poszukiwanie żydowskiego mienia, które zaginęło w Polsce.
A więc Międzynarodowa Komisja, według pomysłu pani Colette Avital, ma tutaj mieszać nad Wisłą i szukać mienia. Bardzo ciekawe. Ja myślę, że należy przygotować tęgą rózgę, którą w ramach pobudzenia krążenia krwi wyłomota się pierwszych ekspertów tej komisji, którzy przyjadą nad Wisłę. Pan Sławomir Nitras. To nie były uczciwe zawody. Mowa znowu o wyborach prezydenckich. To nie były uczciwe zawody. Zwycięzca był na dopingu. Panie Nitras, kanał lewy, kanał prawy. Pan coś wie o dopingu, prawda? Zwłaszcza tym śnieżnym. Z rzeczy poważniejszych. Jest warunkowa zgoda Komisji Europejskiej na połączenie Orlenu z Lotosem. To bardzo dobry ruch moim zdaniem i to dawno się już powinno odbyć. Przy okazji ci, którzy powinni milczeć, a więc różne SLD-owskie niedobitki, zaczęli mówić, że to już dawno było rozważane w czasach rządów SLD. I nawet pan Kulczyk to rozważał, pan doktor Jan Kulczyk. Ja tylko przypomnę, że pan doktor Jan Kulczyk maczał paluchy w kilku nieudanych próbach prywatyzacji Lotosu. Między innymi reprezentował firmę rodziny Kaddafich, Tamoil, w staraniach o przejęcie Lotosu. Na szczęście nic z tego nie wyszło i pan Kulczyk nie obłowił się w kolejne miliardy. A dziś Orlen przejmie Lotos bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tylko należy temu kibicować. Duży, może więcej, a duży gracz na rynku ropy to też większe upusty, większe możliwości. Po prostu tak trzeba działać. Pan Donald Tusk też zamieścił wspaniałą złotą myśl. Nie ma złych wyborców, nie ma też złych regionów. Jest zła, agresywna władza, to ona dzieliby rządzić. Walczmy z nią, nie między sobą. No, wspaniale, panie Tusk, ale może pan napisałby coś nowego, bo pan to tak pisze od paru lat to samo i to samo i to samo. Bez polotu, tak jakby pan nawet matury z języka polskiego nie zdał. A może pan już zapomniał polskiego tam gdzieś, za granicą. Najlepiej niech pan siedzi za granicą. To panu najlepiej wychodzi i te widma powrotu na białym twierdzie ciągle się pojawiają. Teraz za 3 lata. Jeszcze 3 lata, panie Donaldzie Tusku, i wystartuje pan w wyborach i znowu na białym twierdzie i tak dalej. Cała ta mityczna, romantyczna legenda będzie trwała w środowiskach ciotek rewolucji. Takich oto jak pani, która nazwała Kingę Dudę mianem Nazi Barbie. Polska Iwanka Trump. Nazi Barbie. Kinga Duda. Ślicznota to powiedziała niezwykła. Zobaczcie państwo na zdjęciu, bo aż warto to zobaczyć, jak piękna kobieta nazwała Kingę Dudę Nazi Barbie. Na pewno nie zazdrości jej urody. Na pewno. Zobaczcie. Powstało Centrum Ochrony Praw Chrześcijan w Toruniu. Inicjatywa potrzebna, inicjatywa, której bardzo kibicuję. I znalazłem nawet cele tej inicjatywy. Już państwu je przeczytam. One są dosyć interesujące. Wreszcie ktoś będzie bronił praw chrześcijan w katolickim ponoć kraju. A to właśnie Centrum Ochrony Praw Chrześcijan w Toruniu już będzie do tego portal internetowy, będą też wystąpienia, a ja państwu szukam, jakie są cele tego stowarzyszenia. Mamy. I otóż tak, głównym założeniem naszego projektu jest angażowanie się w obronę jednostek pokrzywdzonych i środowisk zagrożonych prześladowaniem. Chcemy także przeciwdziałać przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową. Oprócz tego informujemy, edukujemy i upowszechniamy wiedzę za pomocą audycji telewizyjnych, kampanii społecznych, publikacji. Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej oraz porad obywatelskich, a także prowadzimy badania na temat prześladowań w Polsce i na świecie. Projekt jest finansowany w części przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Naszymi głównymi celami są
monitorowanie zachowań antychrześcijańskich, wdrażanie procedur dochodzenia swoich praw, ochrona wolności wyznania, religii i sumienia. Centrum Ochrony Praw Chrześcijan powstało w Toruniu. Mam nadzieję, że będzie działało na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim także i polskiej, i że będziemy mieli pożytek z takiej ukierunkowanej obrony uczuć chrześcijan w Polsce. Bo co by o tym nie mówić, to te uczucia ostatnio wystawione są na dość mocną próbę ze strony neomarksizmu i LGBT. Ci, którzy nie potrafią przegrywać z honorem, wystąpili do Sądu Najwyższego z protestem wyborczym mającym unieważnić wybory prezydenckie. Pan Cezary Tomczyk z Sieradza bodaj, z metropolii, przewodniczy tej grupie i chcą podważyć wynik wyborów, ponieważ no, nie wybrano Rafałka. Nie wybrano pana Trzaskowskiego, no więc wybory są nieważne. To tak jak Michnik mówił, że nie oddamy palantom Polski. Michnik w rozmowie z Tomaszem Lisem. Nie możemy oddać palantom Polski. Palantom. Adam Michnik, no musiałem jego oryginalny sposób wypowiadania się, oratorski, przytoczyć. No wspaniale, więc będzie protest wyborczy, a do tego, proszę Państwa, powstała organizacja 8 gwiazd. 8 gwiazd, tak? 8 liter. PiS. Intelektualiści z Wilanowa, Warszawki i kilku innych jeszcze kocmołuchowów założyli ruch 8 gwiazd i już tam te wszystkie celebryty się zapisują. 8 gwiazd. PiS, ale intelektualiści wymyślili, ale ma to znaczenie duchowe i wielką w ogóle moc przewracania murów. PiS. Tyle mogli wymyślić po przegranych wyborach. Zamiast stulić uszy po sobie, to teraz tak dowcipkują. W Stanach Zjednoczonych nowe wypowiedzi, bardzo ciekawe. Proszę obejrzeć wypowiedź pani Carol Swain, czarnoskóry profesor politologii z jednego z uniwersytetów amerykańskich. Proszę posłuchać, co ona ma do powiedzenia. And I believe that the organization itself is using black people to advance a Marxist agenda, and the corporations, the schools, the churches, the people that have gotten behind Black Lives Matter, the organization, they think they're helping black people. They think they're showing support for black people, but actually it's the opposite. Otóż pani profesor Carol Swain twierdzi, że Black Lives Matter, czyli ta organizacja terrorystyczna, która w tej chwili wybebesza niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych, to czyści marksiści inspirowani przez marksistów. Czarna pani profesor. Takie rzeczy opowiada. Rasistka, ale jakaś wewnętrzna. W każdym razie widać, że tam są duże, duże napięcia i inspiracje płyną ze wschodu. Jak głosowała Polonia? To też ciekawe, jak głosowała Polonia, bo to była ostatnia nadzieja Trzaskowskich, czyli specjalisty od szambonurkowania i jego sztabu wyborczego. Otóż Polonia na Wyspach zagłosowała w szambonurkowaniu, a Polonia w Stanach Zjednoczonych wręcz przeciwnie. Ci Amerykanie mają jednak dużo lepsze rozeznanie rzeczywistości. Oczywiście bezapelacyjnie Rafał Trzaskowski zwyciężył w Rosji, o czym poinformował Sputnik. Proszę obejrzeć. Bezapelacyjnie zwyciężył w Rosji. Zwyciężył też oczywiście w kilku innych krajach. Co ciekawe, gratulacje dla prezydenta Dudy po wygranych wyborach ogłosił Donald Trump. Wysłał też Gavin Walks, szef klubu Młodych Republikanów z Nowego Jorku. Bardzo wiele organizacji amerykańskich wysyła takie gratulacje, a jakoś nie spieszy się z gratulacjami nasza frau Angela Merkel i jej miły chłopczyk
Emmanuel, motylek Emmanuel Macron. Jakoś nie gratulują. Czyżby to nie pomyśli tych państwa się ułożyły polskie wybory? No, ale my wiemy, że im bardziej nie pomyśli tych państwa, tym bardziej po naszej myśli polskiej. No więc oni jakoś nie kwapią się z gratulacjami. Pan Borys, szerokoczoły Budka, również stwierdził, że nie będzie gratulował. I pan Trzaskowski, wysoki, też nie będzie gratulował. I wszyscy nie będą gratulować, no bo miało być inaczej, a wyszło jak zawsze i mam nadzieję, jak zawsze będzie wychodziło. To trochę sobie tutaj żartuję, ale oczywiście chcę państwu powiedzieć rzecz poważną, że prosiłem państwa o głosowanie w drugiej turze na Andrzeja Dudę. Państwo zagłosowaliście, bo mamy już statystyki, ile osób, które nie poszły do pierwszej tury, zagłosowało w drugiej turze. To jest bardzo wiele osób. I w państwa imieniu, tuż po wakacjach, umówię się w Kancelarii Prezydenckiej, według protokołu całego, na wywiad z panem prezydentem Andrzejem Dudą, podczas którego zadam wszystkie pytania, na których państwu zależy. Wiem, że poparliście go warunkowo i ja traktuję słowo poważnie. Skoro powiedziałem, że jeżeli go poprzecie, to przygotuję taki wywiad i zobaczycie państwo, jak naprawdę Andrzej Duda odpowiada na konkretne pytania, to się stanie. No chyba, że mnie tam nie wpuszczą. No, ale wtedy, wiecie, próbowałem. Będę próbował oczywiście. Mam nadzieję, że mnie wpuszczą. Chociażby przez wzgląd na stare krakowskie znajomości. No chyba, że właśnie dlatego, że mnie znają z Krakowa, to mnie nie wpuszczą. No nie wiadomo. Ja spróbuję. Bo to państwu obiecałem. Spróbuję tam wejść. Mamy kolejną odsłonę afery pedofilskiej, o której państwu opowiadam od samego początku. Afery związanej z Jeffreyem Epsteinem i panią Ghislaine Maxwell, córką słynnego Roberta Maxwella, a prywatnie towarzyszką Jeffreya Epsteina. Otóż sąd okręgowy, amerykański sąd okręgowy nie zgodził się na warunkowe wypuszczenie pani Ghislaine. Materiały są zbyt mocne, zgromadzone przez FBI. Materiały są zbyt mocne, żeby ją wypuścić. Ale wychodzą nowe kwiatki. I oto tak. W amerykańskim internecie działa taka sieć Wayfair. Ta sieć sprzedaje przeróżne przedmioty codziennego użytku po horrendalnie zawyżonych cenach. Często te przedmioty noszą im imiona zaginionych dzieci. Może to jakaś perwersja, może to jakiś dziwny zbieg okoliczności, ale tak jest. I na pewno przypadkiem szef Wayfair przyjaźnił się z panią Ghislaine Maxwell. Też przypadkiem, zupełnie przypadkiem. Tak jak Ghislaine Maxwell zupełnie przypadkiem była znajomą Toma Hanksa czy Roberta De Niro. To wszystko zupełnie przypadki. No chyba, że pani Ghislaine zacznie mówić. I wtedy się okaże, jak było z Fundacją Clintonów i pomocą dla dzieci na Haiti. Co się działo ze świadkami, którzy zaczynali mówić. Jak długo pożyje pani Ghislaine Maxwell. To są wszystko pytania, które i dla nas są ciekawe, dlatego że my mamy własną aferę pedofilską. Dotychczas pedofilię eksploatowano tylko w odniesieniu do kościoła i księży, ale ta sprawa jest dużo poważniejsza i zatrąca okręgi celebryckie, okręgi znanych i lubianych. Jakoś tu nie ma rozpędu, żeby to pokazywać. A to odprysk tej dużej światowej afery związanej z Ghislaine Maxwell, Jeffreyem Epsteinem, wyspą rozkoszy należącą do, która należała do Epsteina. No, samolotami, o których państwu już mówiłem, z których jeden nazywał się Lolita Express. To wszystko wyjdzie. A jakby było tego mało, to na portalu ePoznań, jak wiadomo, Poznań rządzony jest przez jaśnie oświeconego prezydenta Jaśkiewicza, który przegrał konkurencję na bycie kandydatem na prezydenta z jaśnie oświeconą panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, która potem ustąpiła, wpuszczając kandydata rezerwowego Rafała Trzaskowskiego. Wiem, jest to skomplikowane, ale skomplikowane są dzieje Platformy Obywatelskiej. Więc wracam do Jaśkiewicza. Otóż na portalu ePoznań właśnie uruchomiono cykliczne lekcje edukacji seksualnej.
i dwa stworki ubrane futra, nie wiadomo dlaczego futra, stworek męski i kobiecy, jakoś tak to wygląda, będą udzielać tam lekcji edukacji seksualnej. To jest grupa, która się nazywa Stonewall. Grupa Stonewall będzie to robiła. Filmiki o edukacji seksualnej. No, bardzo ciekawe. Mamy rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Warto by może się zastanowić nad rolą LGBT w dziejach. Może tam też pod Grunwaldem pojawiło się LGBT. Pan prezydent Andrzej Duda właśnie cały internet huczy. Nie o tym, że wygrał. Nie o tym, że to były ciekawe zapasy polityczne. Nie o tym, że wygrała Polska, która jednak jest patriotyczna i nie została zmierzwiona przez zjednoczony chór Sorosza, TVN-u, postkomuny, Niemiec, kapitału wszelkiej maści. Wszystko to było przeciwko Dudzie. I ta Polska nie została zmierzwiona przez to. To nie jest temat. Tematem numer jeden dla sfrustrowanych, szlochających w rękaw dziennikarzyków i dziennikarzynek jest to, że dwóch rosyjskich żartownisiów, zwanych pranksterami, nie wiem w ogóle co znaczy, ale tak, teraz takie słowo jest używane, nagrało prezydenta Dudę, podając się za reprezentantów NATO. Prezydent Duda udzielił wywiadu, całkiem zresztą zgrabnego i sensownego, ale nie w tym rzecz. Krzyk, że Dudę nagrało dwóch rosyjskich żartownisiów. Może związanych ze służbami, może nie wiadomo. Kiepsko to świadczy o serwisie naszego pana prezydenta, kiepsko to świadczy o służbach obsługujących naszego pana prezydenta. Dwóch rosyjskich żartownisiów nagrało prezydenta. No, ale czy prezydent powiedział tam coś niewłaściwego, czy powiedział coś niezgrabnego? Czy skompromitował się prezydent swoją wypowiedzią? Nie. Być może skompromitowały się służby obsługujące pana prezydenta, że dopuściły do takiego telefonu, że nie sprawdziły. No ale to jest problem, który nęka nasze państwo od dawna. Jakość służb specjalnych, jakość serwisu administracyjnego, który obsługuje najważniejsze osoby w państwie. Ciągle tu nie możemy być zadowoleni z poziomu państwa, nie polityki, tylko państwa. Dla podniesienia nastroju pokażę państwu Polskę Zbrojną. Tygodnik, który odkryłem na nowo. Bardzo ciekawy, bardzo dobry miesięcznik właściwie. To jest miesięcznik. Polska Zbrojna i Polska Zbrojna Historia. Bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe, aktualne i fachowe artykuły z dziedziny geopolityki, obronności, taktyki i historii. Bardzo, bardzo państwu polecam, zajrzyjcie do tego. Rzeczywiście bardzo się zmieniła polska armia, jeżeli wydaje takie periodyki, które naprawdę zasługują na uwagę. Jestem nad Bałtykiem. Pogoda oczywiście w klatkę, ale jak już powiedziałem, łapię ryby. Życzę państwu podobnego wypoczynku, w spokoju, w ciszy, w normalności. Jak państwo macie ochotę, odwiedzajcie stronę www.gadowskiwitold.pl. Tam świeża publicystyka, komentarze tygodnia. Można także wesprzeć nowe inicjatywy. No i w niedługim czasie będę już chyba jeździł do państwa wszędzie z filmem Święci z Doliny Niniwy, który jest gotowy i czeka na koniec pandemii, żebyśmy wreszcie mogli się spotykać, żebym mógł pokazywać ten film. Ten film zresztą też będzie wysłany na kilka festiwali. Zobaczymy, z jakim oddźwiękiem spotka się. No, sami zobaczycie państwo, jaki film o walce chrześcijan, o swoje wartości. A to już zupełnie inna kwestia. Wypoczywajcie, wielkie polskie wakacje, przysyłajcie zdjęcia. Mamy trochę zdjęć, już pierwsze zdjęcia opublikujemy teraz na koniec naszego komentarza. Pierwsze zdjęcia z waszych wakacji. Dostaję tych zdjęć bardzo dużo i już będziemy je pokazywać. Trwa kanikuła, trwa święto Polski po wyborach, ale przyznam państwu, że będąc tu w jednym z barów na wybrzeżu zachodnim, zachodniej części naszego wybrzeża, byłem chyba jedyną osobą, która po ogłoszeniu wyników wyborów
miała uradowaną twarz i ogólnie była szczęśliwa. Pozostali chcieli mnie pozabijać wzrokiem. Gdybym był pewnie mniejszy, to by mnie tam stłukli. Ale tak jakoś się udało. Nie możemy tak wilkiem na siebie łypać, kochani. Nie dajmy się wkręcać w tą maszynkę propagandową. Musimy żyć obok siebie i dogadywać się w sprawach ważnych, istotnych, życiowych. Dlatego może odłóżmy już te topory i spróbujmy rozmawiać. No, to, co robi opozycja, czyli zaskarżanie, nieumiejętność przegranej, mnożenie agresji, oni na to grają, bo to jest racja bytu. Ale my, zwykli ludzie, po co mamy się kłócić, brać za łby ku uciesze budków i całej reszty? Spróbujmy żyć obok siebie, łapać obok siebie ryby, rozmawiać, podawać sobie dłoń, szczerze się uśmiechać. To wystarczy, żeby Polska była lepsza. A co dalej, no, będziemy się wspólnie zastanawiać, co dalej, jaka ma być ta nowa kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo jedno jest pewne, nie może być taka, jak ta, która właśnie minęła, mija. To musi być kadencja nowej konstytucji, to musi być kadencja twardego dialogu z agresywnymi grupami diaspory żydowskiej. Tu kłaniam się bardzo panu Robertowi Bąkiewiczowi, który stanął na wysokości zadania, poparł w drugiej turze wybór pana prezydenta Andrzeja Dudy, naraził się tym na ogromny hejt swojego środowiska, ale to znaczy, że jest człowiekiem odważnym, rozsądnym i pełnym miłości do własnego kraju. Kłaniam się panu Bąkiewiczowi, kłaniam się takim ludziom, którzy nie mają poglądów takich jak pan prezydent Duda czy PiS, a jednak w imię odpowiedzialności za kraj poszli i zagłosowali na pana Dudę. To są ludzie tacy jak ja też. Przecież pan Duda nie jest moim ulubioną figurą na polskiej scenie politycznej. Znam jego wady. Ze smutkiem obserwowałem, że nie rozwija zalet w ciągu tej minionej prezydentury, ale teraz musimy społecznie podnieść jakość prezydentury Andrzeja Dudy. Nad tym się zastanawiajmy, jak podnieść jakość prezydentury, jak sprawić, by pierwszy obywatel Polski był jednocześnie liderem przemian, liderem modernizacji naszego kraju. Spróbujmy to zrobić. Życzę dobrego wypoczynku i miłego tygodnia. Do zobaczenia. Thank you.